Dzień dobry, jest piątek 18 października. Klaudia Rusek, zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy! Polsko-czeskie manewry strażackie. Rozpoczął się Krokus Jazz Festival. W Jeleniej Górze odbywały się dwudniowe polsko-czeskie manewry ratownictwa medycznego. Ćwiczenia rozpoczęły się niczym dobry film sensacyjny. Nielegalne przekroczenie granicy, pościg, strzelanina i blisko 30 osób poszkodowanych. Nielegalne przekroczenie granicy, pościg, strzelanina i blisko 30 osób poszkodowanych. To pierwszy scenariusz ćwiczeń polskich i czeskich służb podczas manewrów ratowniczych pod kryptonimem Karkonosz 2019, które odbywają się w Jeleniej Górze. Zdarzenie masowe, zgodnie z projektem Jak ratujecie u Was, koledzy z Czech będą współpracować razem z nami przy zdarzeniach, które będą miały miejsce na terenie miasta Jeleniej Góry. Ta współpraca tych służb ratowniczych ma służyć do tego, aby się zapoznali, aby mogli ratować życie na polskiej i na czeskiej stronie granicy. To najważniejsze, ale oni jak się zapoznają, mają wspólne ćwiczenia, szkolenia. Dodatkowym impulsem do zorganizowania ćwiczeń jest chęć zwrócenia uwagi, że nadal strony rządowe nie podpisały porozumienia regulującego współpracę polskich i czeskich służb ratowniczych. Bardzo często jest tak, że do wydarzenia po stronie czeskiej bliżej ma karetka z Polski i odwrotnie. I wtedy osoby, które dzwonią na numer na przykład 112, bardzo często łączą się z ratownikami po drugiej stronie granicy, którzy niestety nie mogą podjąć działań ratunkowych. Choć wydaje się, że do sfinalizowania umowy jest bliżej niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że to zmierza do jakiegoś szczęśliwego finału. Teraz jest dosyć dobre, takie można powiedzieć, taka dobra atmosfera w ministerstwie wokół ratownictwa medycznego i mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób popchnięte. W manewrach jako pozoranci udział biorą studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Ponieważ mamy medyczne centrum symulacyjne, oprócz symulatorów również jest praca z pacjentem standaryzowanym. I to, co dzisiaj studenci robią, to jest właśnie przygotowanie do tego, ażeby nauczyli się pozorować i żeby stali się takimi pacjentami standaryzowanymi. Na pewno zdobędziemy jakieś doświadczenie trochę, jak to wygląda wszystko, jak ci pacjenci mogą się czuć nawet. No i myślę, że w jakiś sposób to wpłynie na naszą pracę zawodową później. Kolejne manewry odbędą się za rok, tym razem już po czeskiej stronie. Karkonoski Park Narodowy oddał do użytku jeden z najpiękniejszych szlaków w Karkonoszach. Mowa o 4,5-kilometrowym odcinku nad Reglami pomiędzy Pielgrzymami a Przełęczą Karkonoską. Karkonoski Park Narodowy oddał do użytku jeden z najpiękniejszych szlaków w Karkonoszach. Mowa o 4,5-kilometrowym odcinku nad Reglami pomiędzy Pielgrzymami a Przełęczą Karkonoską. Prace remontowe trwały rok i kosztowały ponad 2 miliony złotych, z czego 1/3 sumy pochodziła ze środków Unii Europejskiej. Jest to odcinek prawie 5-kilometrowy, gdzie wykonaliśmy ponad 1000 metrów kładek drewnianych przebiegających przez torfowiska wiszące, przez bardzo podmokły teren, jak również też pozostałą część wybrukowaliśmy naturalnym kamieniem, oczywiście granitowym, który tutaj pozyskaliśmy na miejscu. W sumie przywieźliśmy na ten szlak około 150 ton tarcicy dębowej i modrzewiowej, specjalnie impregnowanej, co pozwoliło nam wykonać około 1050 metrów kładek i zabudowę dwóch mostków, na jeden na srebrzystym potoku, a jeden na cieku takim bez nazwy. Najtrudniejszym elementem było to, że ten szlak jest mokrym szlakiem. Są torfowiska i praca była utrudniona, ponieważ była w warunkach takich błotnistych. To sprawiało dużo problemów i jakby praca była w warunkach bardzo ciężkich. Wyremontowany zielony szlak jest doskonałą alternatywą dla turystów, którzy przekładają górskie wycieczki w ciszy i spokoju nad zatłoczonymi szlakami. Zachęcamy do wędrowania właśnie po tych bocznych szlakach turystycznych. Tutaj można znaleźć zdecydowanie więcej spokoju, więcej można też refleksyjnie wędrować, natomiast widoki są fantastyczne na całą Kotlinę Jeleniogórską. Stąd pięknie widać Chojnik, widać Żar, widać stawy podgórzyńskie, więc
a zwłaszcza przy dynamicznie zmieniającej się pogodzie z pewnością szlak ten dostarcza wielu bardzo pozytywnych wrażeń. Tym bardziej, że odcinek pomiędzy Pielgrzymami a Odrodzeniem wyremontowany został z myślą o bezpieczeństwie turystów. Na pewno przełoży się na bezpieczeństwo turystów, gdyż szlaki, kiedy są należycie utrzymywane, ludziom dużo łatwiej się po nich poruszać. Na pewno tego typu inwestycje, tego typu pomysły modernizacji czy utrzymywania w należytym porządku szlaków wpływa na bezpieczeństwo. Jak zapowiedział Andrzej Raj, wiosną KPN rozpocznie remont dwóch kładek znajdujących się nad Małym i Wielkim Stawem. Już po raz 18 do Jeleniej Góry zjadą gwiazdy światowego jazzu. W tym roku na scenie zaprezentują się m.in. James Carter, Wojciech Mazelewski Quintet czy Hailey Tak. A młodzi artyści sprawdzą się w konkursie Powiew Młodego Jazzu. Koncert wrocławskiej formacji Jazz Blaster rozkręcił festiwalową karuzelę Krokus Jazz Festival 2019. Dodatkowy smaczek czwartkowego koncertu to fakt, że zespół zaplanował na ten dzień premierę swojej najnowszej płyty Night Out. Tak też celowaliśmy z płytą, żeby była gotowa właśnie na ten dzisiejszy koncert. Ona jest. O północy pojawiamy się też na streamingach wszelakich. Ale fizycznie płytę mamy dzisiaj w ręku i tym bardziej się cieszymy. A tegoroczny festiwal obchodzi swoje 18 urodziny i przez ten czas wyrobił sobie markę znaną już na całym świecie. 18 edycji Krokus Jazz Festival spowodowało, że każda następna jest coraz mocniejsza programowo, cieszy się coraz bardziej większym zainteresowaniem. Festiwal okrzepł i bardzo nas to raduje. Wypełnione sale po brzegi, wypełnione sale Jeleniogórskiego Centrum Kultury, energetyczne koncerty w klubie Kwadrat. Tak jak w latach ubiegłych, festiwalowa publiczność usłyszy gwiazdy najwyższego formatu. Podczas oficjalnego otwarcia 18 października o godzinie 20 wystąpi James Carter Organ Trio. Jeden z chyba z największych współczesnych saksofonistów amerykańskich, który zarówno gra ten nowoczesny jazz, jak również wraca do tego dawnego jazzu. Zresztą on potrafi grać na wszystkich instrumentach. A jego trasa koncertowa to promocja nowej płyty, która ukazała się w barwach Blue Note. To płyta Live in Newport. A po koncercie Jamesa Cartera zapraszamy do klubu Kwadrat. Tam kolejna młoda i bardzo obiecująca grupa Tomek Chyła Quintet. Znakomity skrzypek, który w tej chwili święci triumf na polskiej scenie jazzowej. Zresztą na koncie 3 wspaniałe albumy. Nominacja do Fryderyka. Sobota to również wielka, wielka niespodzianka. Tym razem Wojtek Mazolewski Quintet. A mówię niespodzianka, dlatego że Wojtek szykuje poza tą częścią zapowiedzianą, czyli z albumu Polka, bo on również nagrał ten album troszeczkę zmieniony dla brytyjskiej wytwórni. No i dlatego mówię niespodzianka, że spodziewamy się również poza tym albumem jeszcze kilka innych pozycji w repertuarze tego znakomitego kwintetu. Niedziela to dwie kolejne gwiazdy. Jako pierwsza wystąpi Hailey Tak Band. Hailey Tak promuje w tej chwili swoją płytę, która w tej chwili święci triumf za oceanem. Nosi tytuł Jack. Wyprodukował ten album znakomity producent Larry Klein i ten materiał Hailey Tak będzie również prezentowała. A po koncercie Hailey w klubie festiwalowym Kwadrat nasi laureaci z ubiegłego roku, czyli formacja The Cuban Latin Jazz, to taka mieszanka muzyki latynoskiej, muzyki po części karaibskiej, muzyki z Kuby. Koncerty gwiazd, wystawa World Jazz Photo, pokaz filmowy czy warsztaty jazzowe dla uczniów jeleniogórskich szkół to nie jedyne wydarzenia Krokus Jazz Festival, bo festiwal to przede wszystkim konkurs Powiew Młodego Jazzu. W sobotę już od godziny 12 mamy 8 zespołów, w niedzielę 7. No i wśród tych 15 zespołów mamy 5 zespołów z
Niemiec. Wszystkie zespoły prezentują bardzo wysoki poziom, tak więc zapraszam Państwa na 12 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę do sali widowiskowej Centrum Kultury przy ulicy Bankowej, bo na pewno spotkają się Państwo z jazzem wysokiego lotu. I tu trzeba dodać, że laureatami konkursu są obecne gwiazdy, które zdobyły uznanie na całym świecie i które nagrywają płyty dla najlepszych wytwórni. Wypadałoby tu wymienić choćby Piotra Orzechowskiego, Adama Bałdycha, Maćka Obarę, no chociażby te trzy nazwiska, Patrycjusza Gruszeckiego, no chociażby te kolejne nazwisko, no wiele, wiele nazwisk muzyków, którzy startowali na Krokus Jazz Festival, którzy tutaj u nas występowali, a teraz święcą ogólnopolskie i wręcz ogólnoświatowe triumfy. O tym, kto w niedzielę 20 października zdobędzie kryształowego krokusa, zadecyduje festiwalowy jury w składzie Leszek Żądło, Leszek Kułakowski, Mariusz Bogdanowicz oraz Peter Rek. W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość 60-lecia Towarzystwa Karkonoskiego, organizacji, która od początku istnienia wspiera rozwój społeczno-kulturalny i gospodarczy Jeleniej Góry. Dzień dobry. Dzięki. Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich, przemianowane na Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, to nazwy, które młodemu pokoleniu jeleniogórzan mówią niewiele. A to właśnie ich działalność niezwykle mocno odcisnęła swoje piętno na rozwoju Jeleniej Góry. Obecnie kontynuatorem ich inicjatyw jest Towarzystwo Karkonoskie, które jako spadkobierca działalności stowarzyszeń obchodzi 60-lecie powstania. Sprawa zamierzchła, ale związana z ruchem popaździernikowym, kiedy się mnóstwo rzeczy ważnych zdarzyło. Żyło wtedy w Jeleniej Górze, prawie 30 lat działalności, ogromny dorobek. Wśród którego szczególne miejsce zajmują ogłoszone pod koniec lat 50. tezy karkonoskie. Jest takim odniesieniem do wielu różnorakich strategii, które teraz powstają, strategii miast, strategii gminy Kotliny Jeleniogórskiej. To właśnie tezy karkonoskie miały wpływ na rozwój osiedla mieszkaniowego Zabobrze, a dzięki staraniom ówczesnego Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich powstał legendarny już Klub Kwadrat, obecnie noszący nazwę Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Choć tak naprawdę wśród starszych mieszkańców Jeleniej Góry nadal funkcjonuje pod pierwotną nazwą. Odsłuchałem rozmowę, w której jeden z panów właśnie gdzieś tam przez telefon mówi: tak, tak, jestem w Kwadracie, tutaj zawsze takie fajne filmy we wtorki puszczają. Ja wtedy od razu miałem taki błysk, że coś źle robimy, źle identyfikujemy firmy, ale później sobie myślałem, no to nie do końca tak, to jest właśnie ta siła tradycji, siła miejsca i wszystkich ludzi, którzy tutaj przez wiele, wiele lat pracowali, działając właśnie na niwie kulturalnej, tak do dzisiaj zostały. Obecnie Towarzystwo Karkonoskie swoim działaniem wychodzi poza region jeleniogórski. Mamy już wstępny oddział w Katowicach, rozmawiamy we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, a więc też wzorem tych lat ubiegłym wychodzimy na zewnątrz, żeby tam ci ludzie, którzy zakochani w Karkonoszach, tak to możemy określić, czują to sercem, te Karkonosze. Najnowszym projektem Towarzystwa Karkonoskiego jest doprowadzenie do wpisania na listę światowego dziedzictwa Kotliny Jeleniogórskiej. To będzie wyjątkowy koncert. Już dzisiaj w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zaprezentują się filharmonicy, soliści z Andrzejem Lampertem na czele i chór z Wrocławia. Twórczość dwóch wielkich klasyków wiedeńskich usłyszeć będzie można już w najbliższy piątek w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Wielkie dzieła wokalno-instrumentalne jest to względnie nowy pomysł Filharmonii Dolnośląskiej na poszerzenie naszej oferty repertuarowej. Jest to muzyka, która powinna trafić do osób, które niekoniecznie chcą słuchać muzyki stricte symfonicznej czy muzyki operowej. Jest to dokładnie coś pomiędzy połączeniem muzyki wokalnej i muzyki instrumentalnej w bardzo szerokim spektrum. Na scenie zabrzmi symfonia C-dur Alleluja nr 30 i symfonia B-dur Partita numer 108 Józefa Haydna. Najważniejszym punktem jest msza koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta, którą wykona Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej. To jest utwór stricte klasyczny. Można powiedzieć, że to jest taki ideał klasyczny, oparty na liturgicznej mszy katolickiej. Trzecim utworem pierwszej części jest sonata kościelna Wolfganga Amadeusza Mozarta, w której partię solową pełnią organy. Także jest to orkiestra symfoniczna z organami i ja będę miał przyjemność
tę partię organową wykonywać. Na scenie zaprezentuje się m.in. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Wokalnej Muzyki dawnej Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Na scenie zobaczymy wspaniałych wokalistów. Będzie to Dorota Zawadzka, Dorota Laskowiecka, znany nie tylko z muzyki symfonicznej czy poważnej Andrzej Lampert oraz znanej jagódzkiej publiczności Adam Woźniak. Cały cykl nie mógłby się odbyć bez wsparcia środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącymi z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, a realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz wsparcia z budżetu województwa dolnośląskiego. Wielkie dzieła wokalno-instrumentalne Filharmonii Dolnośląskiej to szczególny koncert, którego nie można przegapić. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.